Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwalifikatu udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Druk numer 1175. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor. Szanowni Państwo, sprawa jest nieomal identyczna, tyle tylko, że stosunkowo świeża, bo powstała i trwa pod rządem obecnie obowiązującej ustawy, czyli brzmieniu taki, że osoba bliska, która zbyła lokal nabyty od osoby uprawnionej z bonifikaty, jest zobowiązana do zwrotu tej bonifikaty. Sprawa dotyczy lokalu mieszkalnego przy UZ-18 o powierzchni 49 metrów. Bonifikata 90%, zapłacił pan cenę 25 tysięcy, pani zapłaciła cenę, matka, 25 959 zł, udzielono bonifikaty w wysokości 233 tysiące zł. Następnie to było w roku 2010, w lutym 2011 nastąpiła darowizna ze strony matki na rzecz syna, a z kolei ten syn, pan Robert Mulewicz, w czerwcu 2011 roku zbył nieruchomość na rzecz osoby trzeciej i w tym samym dniu z zastrzeżeniem babci notarialnym, że w całości i za tą samą cenę zakupił nieruchomość położoną wiejską, w zasadzie nieruchomość położoną we wsi Strzelce, nowej gminy Szczurowa, zabudowaną domem jednorodzinnym. No, w zasadzie argumentacja jest tu bardzo podobna jak do tej, która miała miejsce w poprzednim druku, który przedstawiałam w projekcie. Natomiast tu jedynie jest dodatkowym takim argumentem jest tak, że ten pan we wniosku podjął za zwrot bonifikaty, gdyby go musiał dotyczyć, to byłby dla niego absolutną katastrofą. Utrzymuje jest osobą, która samotnie sprawuje opiekę nad synem, który jest trwale niepełnosprawny, o znacznym stopniu niepełnosprawności i tą nieruchomość kupił z myślą głównie o nim i jego nie może podjąć żadnej pracy, zważywszy na stałą konieczność opieki nad dzieckiem i łączenie się w zasadzie z renty socjalnej i zasiłków pielęgnacyjnych. No. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy to jest pani, panu prawie? Chciałbym zabrać głos. Pan Andrzej Kamarny, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ponieważ w poprzedniej uchwale wniosek pana radnego Sonika tak naprawdę uniemożliwił mi odpowiedź na pewne kwestie tutaj spadły z mównicy, to pozwalam sobie to uczynić teraz. W przypadku, który w tej chwili rozpatrujemy między sprzedażą lokalu przez gminę, a sprzedażą lokalu przez tego, który kupił od gminy, nie minął nawet rok. To jest poniżej roku, jak lokal został sprzedany za kwotę, no prawie 10 razy wyższą niż kupione od gminy. Tutaj tu również osoba wyprowadziła się poza Kraków i nie jest mieszkańcem Krakowa. Panu przewodniczącemu zechciałem odpowiedzieć, że oczywiście to jest sprawa doktrynalna, tyle że tutaj nie rozmawiamy o sprzedaży z bonifikatą, tylko rozmawiamy o zwrocie tej bonifikacji, bo sprzedaży nastąpiła. A moim przedmówcom, którzy mówili o interesie ludzi, opowiem taką historię, która zdarzyła mi się osobiście na dyżurze. Na dzień dzisiejszy, według mojej wiedzy, mieszkańców lokali gminnych jest około 22-25 tysięcy. Na 750, chyba 6 tysięcy wszystkich mieszkańców Krakowa. A historia zdarzyła mi się następująca. Przyszedł do mnie pan, mieszkający częściowo w Kamienicy, która jest własnością, Kamienicy, która jest własnością gminy, częściowo, która jest własnością osób prywatnych. Podział fizyczny w tej Kamienicy został przeprowadzony. I akurat ten pan miał to nieszczęście, że po podziale fizycznym znalazł się w lokalu, który jest własnością osób prywatnych i dostał 3-letni okres wypowiedzenia z koniecznością opuszczenia tego lokalu zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, a jego sąsiad mieszkający w takim samym mieszkaniu, ściana w ścianę, dosłownie przy tym samym korytarzu dostał możliwość wykupienia tego mieszkania za niecałe 30 tysięcy. I pytanie, które mi zadano podczas tej wizyty było proste.
Jak to się ma do równego traktowania wszystkich mieszkańców gminy i dbania o interesy wszystkich mieszkańców Krakowa, a nie wydzielonej grupy? Ja proszę tylko o moich przedmówców, żeby mi odpowiedzieli na to pytanie, bo jeśli drugi raz mi się zdarzy taka sytuacja, będę wiedział, co mam odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Kto z pań następnych? Bardzo proszę o listę. Pan Stanisław. No, problem polega na tym, że jak pan sobie przypomina, pan również głosował za zwrotem bonifikaty jednego mieszkania. Proszę pana, ale ja bym nazwał jako klub, nie wiem dokładnie jak pan głosował. I państwa, głosowaliśmy i wtedy jakoś tej dyskusji nie było. Nie wiem jakie były przyczyny. Natomiast proszę państwa, problem jest bardzo, bardzo czytelny i prosty. Ktoś to, że kupił mieszkanie z bonifikatą 90%, to on nie kupuje na wolnym rynku. Ktoś tam mieszkał 50-60 lat, mieszkają teraz jego dzieci. W związku z tym, jeżeli ja jako ojciec mam prawo przekazać własnemu dziecku, to nie jest mieszkanie gminy. Proszę nie argumentować, że to jest mieszkanie, jakby było na wolnym rynku. To jest mieszkanie, w które de facto do końca życia osoby, która najmuje, może przekazać bliskiej rodzinie, czyli jest do końca życia nie mieszkaniem gminy. To po pierwsze. Po drugie, to mieszkanie już ma pewny procent amortyzacji. Przecież ktoś przez 60 lat doremontował, modernizował, utrzymywał majątek gminy z własnych pieniędzy. I gdybym ja teraz policzył, ile ja wprowadziłem własnych pieniędzy w remont, na przykład biorę swoich rodziców przez 60 lat takie mieszkanie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, chcę tylko uprzejmie powiedzieć, że gmina wcale, to nie były często mieszkania gminne, to były skarbu po prostu państwa. Albo na przykład huty Remina, jakim prawem gmina przejęła z mocy prawa takie mieszkania? To ona nie wybudowała gmina z własnych środków. Więc to nie jest mieszkanie de facto gminy. Jej się po prostu tylko, gminie się chlapnęło. Dostało się po prostu z mocy prawa. Więc wydaje mi się, że ktoś, kto na przykład był pracownikiem huty Lenina i dostał mieszkanie w 55 roku, to on nie dostał mieszkania gminnego. On dostał tylko dlatego, że mu płacili przysłowiowe, przepraszam, małe pieniądze za pracę, bo mu w zamian za to dali mieszkanie. Więc to mieszkanie to już nie mu się naprawdę należy. Jest nawet się dziwię, że on ma płacić 10%. Za takie mieszkanie. On niedawno spłacił, bo on nie otrzymywał wynagrodzenia przez kilkadziesiąt lat. I to było mieszkanie zakładowe, jak można powiedzieć. Powiem, to jest raz. A dwa? To jest fakt. Krótko mówiąc, jest tylko sprawa w przepisach. Tu pan Skarbnik podniósł w przepisach. Jeżeli podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy z bonifikatą 90%, to ja się naprawdę śmieję z tego, jeżeli ktoś powie, że ja po 4 latach, 12 miesiącach nie mogę sprzedać mieszkania, ale mogę sprzedać po 5 latach i jednym dniu. Prawda? No bo taka jest sytuacja. A sytuacje ludzie mają bardzo nieraz nieciekawe, bardzo trudne rodzinnie i chyba jest mądrością Rady, aby się zastanowiła i pochyliła, co chce również ustawodawca, żeby możemy taką decyzję podjąć. A ja mam na takie pytanie, a ile gmina zwolniła z podatku przedsiębiorców? To są też określone, to nie zezwalnia, to są określone pieniądze. I proszę jej powiedzieć, podejmuje taką gmina decyzję? Podejmuje z ważnych racji. Tak samo wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego, jest to naszą wolą, ale z drugiej strony jestem przekonany, że tutaj nie ma żadnych, że tak nieprawidłowości. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nieruchomości i tyle. I od nas zależy, czy my taką decyzję. I proszę nie mówić, że to jest przestępstwo, czy jakieś tam darowizna, bo to my nie sprzedajemy na wolnym rynku. Tutaj radny powiedział 80 tysięcy. Proszę państwa, przecież my wyraziliśmy zgodę na sprzedaż z bonifikatą, a nawet sprzedajemy 90%. To jest nasza wola, kiedy została podjęta. A teraz, przecież ludzie wstrzymaliśmy przez 3 czy 4 miesiące, w związku z tym chyba ten okres, co pan przewodniczący Kościół powiedział, należy wydłużyć 14. Chyba że powiemy, że w ogóle nie sprzedajemy po prostu mieszkań z bonifikatą. Bardzo proszę, niech państwo radni taką decyzję podejmą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Mamy listę. Pan Bogusław Kościół. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie Andrzeju. Bardzo proszę. Ad vocem. Thank you.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, pragnę zwrócić po raz drugi. Pan Rafał mówi o sprzedaży, ja mówię o zwrocie bonifikaty. To są tak naprawdę dwie różne rzeczy. To jest raz, a dwa, rozumiem z wypowiedzi pana Rafała i mojego pytania zadanego między mieszkańcami, że jak to pan radny Rafał był łaskaw powiedzieć, jednemu z mieszkańców, cytuję, chlapło się, a drugi miał po prostu pecha, że obaj mieszkają w tej kamienicy, w tej samej kamienicy, obaj mieszkają w niej kilkadziesiąt lat i jeden dostaje możliwość wykupu mieszkania za niecałe 30 tysięcy, a drugi ma mieszkać pod mostem. Rozumiem, że jednemu się chlapło, a drugi miał pecha. Pani troszkę przeholował, ale ta zła energia już wyleciała teraz pana również przez okna, bo mojej nie ma do pana. W związku z tym powiem tylko tyle. Ja powiedziałem słowo się chlapło w tym znaczeniu, że czy pan chce powiedzieć, że pan jest przeciw sprzedaży z bonifikatą 90%, to proszę, państwo mają większość, to proszę dzisiaj podjąć taką decyzję, że państwo nie będą za taką sprzedażą. Ja na pewno będę głosował za sprzedażą z bonifikatą, ponieważ to, co pan przewodniczący Kośmier powiedział, dla mnie prawo własności jest świętym prawem. Jeżeli ktoś mieszkał 70-80 lat i pan tego nie rozumie. Teraz pan powiedział przykład dwóch mieszkań, jestem zdziwiony, że w jednej kamienicy jedna osoba, że jest gminą kamienicą. Ale proszę państwa, no to proszę państwa, to państwo oświadczam, że również nie można kupić w budynkach gminnych, dotychczas nie było można kupić mieszkań, które były w przewiązkach. To jest właśnie też między innymi problem, że są mieszkania, które nie można kupić, ponieważ nie ma fizycznego jakby, nie policzono metry, bo tam się wspierają wspólnoty. Znaczy nie ma udziału. W związku z tym wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, no proszę państwa, ja nie kupiłem za bonifikatę mieszkania, a ktoś to kupi, to musiał pójść do chlapu, ale co, ja to szanuję. Dlatego, że jest taką decyzją wolą rady. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan Bogusław Kośmidę. Jedni są młodzi, piękni, bogaci, a drudzy starzy, chorzy i drugi. I tak to wygląda. Życie nie jest nieopalenie. Życie nie jest sprawiedliwe. Rynek nie jest sprawiedliwy, rynek jest grą. Natomiast to, co my tutaj wprowadziliśmy, może inaczej, zawsze tego, długo dyskutowaliśmy na temat śmieci. Przecież cały nasz problem polegał na tym, że dotychczas w śmieciach funkcjonował rynek. Jedni płacili za to samo 10 zł, a drudzy 50. Dzisiaj średnia wyjdzie 30 czy tam 25, prawda? I ci, którzy płacili 50, będą zadowoleni, a ci, którzy płacili 10, będą niezadowoleni. W śmieciach weszła regulacja. Weszła regulacja. Tutaj w sprawach mieszkaniowych ta regulacja funkcjonuje, bo takie są przepisy. Nikt nie ma prawa pozbawić tych ludzi, jeżeli spełniają warunki mieszkań. W związku z tym te mieszkania nie są rynkowe. Tu też jest regulacja. Moim zdaniem ta doktryna powinna być utrzymana. Jeszcze powiem o innej okoliczności. To znaczy, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie za 300 tysięcy od tego, który kupił za 30, to owszem, ten, który kupił za 30 się wzbogaca. Ale ten, który kupił za 300 jest bogatszy od tego per saldo, bo ma te środki, od tego, który to przetem. Wymieniamy, brzydko mówiąc, mieszkańców na coraz bogatszy. Moim zdaniem to też jest w interesie. Kolejna sprawa. Ja to mówię, bo te lokale nie są do sprzedaży, w związku z tym nie wolno do nich stosować rynkowych kryteriów. I przedostatnia rzecz, lokal fizyczny poziom. Co ma mówić pan Hawranek? No jest szefem komisji budżetowej, powinien się zastanowić, co ma mówić, ale ja bym powiedział w ten sposób, że po pierwsze lokal podział fizyczny odbywa się według czytelnych ustalonych kryteriów. Jeżeli jeden dostał ten lokal w części gminy, a drugi nie, to znaczy, że ten, który dostał, miał o wiele więcej praw do tego, bo tych kryteriów jest chyba 5 czy 6. Że dłużej mieszka, że ma wielodzietną rodzinę, że ma taką sytuację i tak dalej. Nie, tak to jest. I w związku z tym ten drugi być może mieszka w tym lokalu 8 lat, a ten pierwszy 50. Ten drugi mieszka z rodziną trzyosobową, a ten z 7. Jeszcze ostatnia sprawa. Przecież my dzisiaj mówimy o zwrocie bonifikaty. Nie mówimy o samej doktrynie sprzedaży, bo już ona cały czas tkwi. Ale z czego wynika, znaczy dotychczas przyjmowaliśmy taką zasadę, że godzimy się na zwrot bonifikaty wtedy, kiedy ten błąd, który popełnił mieszkaniec czy ten nabywca,
wynika albo z jego nieświadomości, albo z niewiedzy, nie wynika ze złej woli, nie wynika z próby handlowania, kombinowania i tak dalej. Stąd, i zobaczcie Państwo, że tak mniej więcej to my no jedną trzecią, może jedną czwartą tych uchwał przyjmujemy, a resztę odrzucamy. I dokładnie na komisjach odrzucamy zgodę na zwrot bonifikaty i tak dalej. W związku z tym myślę, że trzeba stosować taką rozsądkową rzecz, bo wpisywanie tego do projektu, do uchwały nowej, to byłoby trochę mierzeniem, że tak powiem, ludzkiego cierpienia. Tego się nie da tak zrobić. Stąd jakby sugerowałbym, także w tej sprawie, bo nie mówimy o konkretnej sprawie, tylko o zasadzie, żeby taką zdroworozsądkową metodę działania Rady Miasta utrzymać. I na koniec jeszcze powiem tak, no nigdy nie będzie tak, że wszyscy będziemy równi, wszyscy będziemy mieli te same możliwości, te same korzyści. Zawsze będą i ci, którzy mają więcej szans, także ten dostęp do mieszkania komunalnego, to jest rzeczywiście, to była jakaś szansa. Ktoś dostał w tym samym czasie do lokalu w budynku obecnie prywatnym, a ktoś komunalny. No, takie było życie. Tak, są jedni biedni i bogaci, a drudzy grubi i opalni. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, szkoda, że ta dyskusja tak długo trwa, bo dla mnie ona jest troszeczkę zasadna. Powiem Państwu dlaczego. Gmina sprzedaje w ciągu roku 1200 mieszkań. Ułamkiem jakimś procenta jest to, o czym dzisiaj mówimy. I robimy z tego sprawę, jakby ona była podstawową sprawą, która dotyczy tej kadencji. No, jeżeli byśmy pozwolili gminę dochodów z tych 1200 mieszkań, które sprzedaje z bonifikatą, no, byłaby to duża wyrwa w budżecie. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest, proszę Państwa, coś takiego, że jeżeli przychodzą do mnie ludzie i mówią, że 50-60 lat temu dostali mieszkanie zakładowe, to ja powinienem jako przewodniczący komisji sprawić, żebyśmy już dawno to mieszkanie mu przekazali, bo on go dawno już spłacił, płacąc choćby nawet czynsz niewysoki za użytkowanie tego mieszkania. Odsyłam tych ludzi do posłów, mówiąc im, że to nie dotyczy uchwały Rady Miasta, tylko to musiała być ustawa sejmowa, która przyznaje prawo, choćby nawet z tytułu zasiedzenia, bo przecież to są często 40-50 lat. Więc w związku z tym mówienie, że my robimy jakieś prezenty, że one mają jakąś wartość, z mojego takiego punktu widzenia, to jest też niezasadne i niesprawiedliwe, ponieważ de facto ludzie w tym mieszkaniu już zamortyzowane często od tylu już lat powinni mieć prawo do tego mieszkania, ale nie ode mnie to zależy, że oni nie mają prawa, tylko dalej są tylko użytkownikami tego mieszkania. My stworzyliśmy, mając tą doktrynę, o której mówił przewodniczący Gośmider, możliwość zakupu tego mieszkania. I jest jeszcze trzeci argument, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, że spełnienie tak zwanego celu, który jest zapisany w ustawie. Jeżeli ktoś sprzedał, tak jak powiedziałem, to mieszkanie za 280 tysięcy, przeznaczył całą tą pulę pieniędzy, 280 tysięcy za mieszkanie, na zakup jakiegoś tam małego domku w gminie Szczurowa, w miejscowości Szczelce, to spełnił cel tej ustawy, ponieważ całą tą pulę przeznaczył na cele mieszkaniowe. I jeszcze trzeba zwrócić na czwartą rzecz uwagę, że nie zwracamy uwagi na taki jak gdyby maleńki szczegół, ale to jest szczegół ważny. Taki człowiek, który mówi o tym, że przeznaczył na cele mieszkaniowe, on w tym zeznaniu, które składa w Wydziale Skarbu, mówi, że on to zrobił działając dla poprawy warunków życia. Czy ludziom się nie należy poprawiać swoje warunki życia? Wydaje mi się, że jeżeli my możemy pomóc im poprawiać te warunki życia, to też robimy bardzo wiele też dla ludzi. Te cztery argumenty mi skłaniają do tego, żeby powiedzieć, że ta doktryna, o której mówił przewodniczący Gośmider, jest dobra, powinna być utrzymana, a o budżet gminy powinniśmy dbać, tak jak robią to wszystkie większe miasta w Polsce, sprzedając mieszkania z jeszcze większą bonifikatą niż 90%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Kowalski.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Stanisław Ziemka. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja doceniam, powiedzmy sobie, tą wiedzę prawniczą swoją, czy też zdobytą od najbliższych. To jest ważne, tylko zastanówmy się, o czym mówimy. Jest ustawa, która daje takie, a nie inne przyzwolenie. Jest prawo lokalne, gminne, które uzupełnia, ponieważ ustawodawca i słusznie nie przewidział i nie może przewidzieć wszystkich spraw, które obywateli dotyczą. A wszędzie wobec wszystkie partie skłaniają się do tego, że tworzymy prawo obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie. No więc jeżeli my uważamy, że gmina to jest w rozumieniu niektórych przedmówców, skądinąd szanownych, że to jest, prawda, władza tu w magistracie, rada, my tu, prawda, tego 50 przywalimy i już. Nie. To tak nie jest. Przed chwileczką Janusz to dobitnie powiedział. Ustawodawca mówi, że jeżeli mieszkanie, które zostało sprzedane z bonifikatą, bo tak rada uchwaliła, w celu polepszenia sobie warunków mieszkaniowych, bo różnie to jest z tymi kamienicami, prawda? A w tym przypadku tam jest dziecko niepełnosprawne. Nie wiem, proszę państwa, rodzinie się różnie zdarza i nie wszyscy mogą po chorobie jakiejś, a mnie to kiedyś spotkało, mieszkać w mieście. No to co? Masz tu być, wolicie, rozumicie, tak to ma być, a jak nie, to... I to jest tak, bo słyszałem takie określenie, bo miasto straciło. Nie. Miasto nie zarobiło na tym człowieku, który otrzymał bonifikatę. Więc pewne, my musimy wiedzieć, o czym mówimy. A że my musimy, bo tak nas wybrali, tak żeśmy się zdecydowali, podejmować bardzo trudne decyzje, no trudno. Kiedyś góral powiedział, podjąłeś się, kiwojłeś się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 wprowadzania autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15, ostateczny termin wygłaszania poprawek na 21 marca 2013 roku. Godzina 15. Kolejny ruch wyrażenia zgody na stopień.